Oddział badań wczesnych FAS mieści się w Centrum Onkologii w Warszawie przy ulicy Rentgena 5. Zajmujemy się leczeniem chorych na nowotwory, ale tutaj podajemy nowe terapie, terapie, które są na etapie badań klinicznych i to badań klinicznych wczesnych FAS. Każdy pacjent, który jest zainteresowany leczeniem w ramach badań klinicznych, umawiany jest na wizytę z lekarzem. Chory, który spełnia kryteria włączenia do badania, wyraża pisemnie swoją zgodę, którą w każdej chwili może wycofać. Chory, który zdecydował się na udział w badaniu klinicznym, musi przejść szereg badań diagnostycznych, których celem jest dokładna ocena jego stanu zdrowia. Próbki pobrane od pacjenta trafiają do laboratorium. Tutaj znajdują się także różne rodzaje wirówek, niezbędne do wstępnej obróbki krwi oraz specjalne zamrażarki. Każdego ranka zespół oddziału spotyka się w punkcie pielęgniarskim. Ustalany jest plan pracy na dany dzień oraz analizowany jest stan zdrowia pacjentów. Pacjenci otrzymują leki w specjalnie przygotowanych salach. Większość wizyt związanych z podaniem badanych leków odbywa się na zasadach opieki ambulatoryjnej, a chorzy rzadko wymagają hospitalizacji. W ośrodku prowadzone są badania oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leków onkologicznych, w tym badania typu pierwsze podanie u człowieka. Ze względu na ich złożoność, czasem istnieje konieczność bardziej intensywnego monitoringu pacjenta. W skład zespołu oddziału wchodzą lekarze onkolodzy, badacze, koordynatorzy badań, personel pielęgniarski, a także personel administracyjny odpowiedzialny za raportowanie i prowadzenie dokumentacji. Oddział Badań Wczesnych FAS to pierwszy w Polsce ośrodek tego typu dedykowany onkologii. Powstał dzięki współpracy Centrum Onkologii i Roche, którzy na mocy umowy utworzyli Centrum Naukowo-Przemysłowe.